Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jak wiemy, co tydzień w czwartek dostajemy nowego questa na mityczną broń. I z tej okazji udało mi się trafić mitycznego RPGa Gniew Króla Burzy. Tak bardzo wyczekiwana broń przez każdego z graczy. Dlaczego? O tym w dzisiejszym materiale. Jeżeli ktoś chciałby mnie wesprzeć, możecie wpisać mój nick SyIDD4 w sklepie Fortnite. Zacznę może od omówienia perków tej broni, specjalnej umiejętności, którą posiada ta broń oraz porównania z dwoma innymi bazookami. Także zacznę sobie od porównania, porównam pierwszy z deatomizatorem. Jak widzicie, ONS, czyli obrażenia na sekundę, są zdecydowanie większe po stronie gniewu króla burzy. Obrażenia, nawet jak ta broń jest zrobiona stricte pod obrażenia, to i tak gniew ma zdecydowanie większe szanse na trafienie, obrażenia, szybkostrzelność jest większa, zasięg jest bardzo dobry po stronie tej mitycznej bazuki. W porównaniu do innych bazuk jest to bardzo duża ilość. Uderzenie jest też ogromne, 31 tysięcy do 4650, to jest mega duża różnica. Czas przegrzania tutaj jest lepszy, ponieważ trzeba będzie odczekać 2,5 sekundy i potem ponownie możemy użytkować tą broń, ponieważ ta broń się przegrzewa. Porównując do innej bazuki, będzie to mały pomocnik Mikołaja, który również jest zrobiony pod obrażenia i nawet jak ta broń jest zrobiona full pod obrażenia, to i tak gniew króla burzy ma te obrażenia większe, co świadczy o tym, że bazowe obrażenia gniewu króla burzy są po prostu ogromne. Zasięg tutaj, jeżeli chodzi o szybkostrzelność, tutaj jest praktycznie prawie dwa razy większa. Zasięg jest też ogromny, 3000 do 500 robi naprawdę dużą różnicę. Uderzenie jest większe, no i tutaj mamy czas przegrzania zamiast czasu przeładowania. Przechodząc do perków tej broni, ja te perki mam zrobione stricte pod króla burzy. Jednakże jak ktoś by chciał grać tą bronią na zwykłych misjach, tutaj bym dał energię i na ostatnim perku obrażenia, resztę bym zostawił tak samo. Przechodząc do tej specjalnej umiejętności, jak ona działa, zwykły atak tej bazuki to jest wystrzelenie jednego pocisku, który trafia w jeden cel. Tych pocisków możemy wystrzelić 5, dopóki ta broń się nie przegrzeje. I koszt amunicji to jest 20 tych zwykłych ataków. Jeżeli chodzi o ten ulepszony atak, trzymamy przycisk myszy, ulepszając ten atak. I tutaj obrażeń nie zwiększamy. Pamiętajcie, że tutaj obrażenia się nie zwiększają, tylko zwiększa się zasięg obszarowy tej broni. Czyli strzelamy w pustaka albo w ziemię i wtedy te pociski się odbijają i zadają obszarowe obrażenia. A teraz, dlaczego tak bardzo na tą broń czekałem i mówiłem, że najlepiej jest ją mieć na samym początku z mitycznych broni? Ponieważ zapewnia bardzo dużą przewagę na królu burzy. Jeżeli trafimy krytykiem słaby punkt, schodzi on na hita. Jak nie trafimy krytykiem, to na 4. Poza tym pociski tej broni bardzo szybko trafiają w cel, dlatego łatwiej jest trafić tym pociskiem niż z jakiejkolwiek innej bazuki. Minibossy również bardzo szybko schodzą z tej broni. To wszystko pozwala nam zaoszczędzić czas, który jest bardzo cenny na królu burzy. Więc jeżeli ktoś wydropi sobie gniew króla burzy na samym starcie, to potem każdy kolejny król burzy będzie o wiele łatwiejszy, ponieważ ta broń daje ogromnego boosta do obrażeń i do szybkości wykonywania tego króla burzy. Teraz na nagraniu możecie sobie sprawdzić, co ten gniew króla burzy robi na tym bossie. Jest naprawdę bardzo dobrze, jeżeli mamy takie dwa RPG w drużynie, to jesteśmy bez problemu w stanie wykierować kolejną dwójkę, ponieważ mamy duży czas. Tutaj jedynym problemem może się pojawić jedynie zbicie tych rogów, ale punkty na czas naprawdę bardzo łatwo jest zbijać, także z tym nie ma żadnego problemu. No właśnie tak jak tutaj wspomniałem, najgorzej jest z tymi rogami, zależy gdzie wyląduje, czy osoby zginą przed tym rogiem i tak dalej, czy nam wystarczy obrażeń na tym królu burzy. Jednakże RPG, jeżeli chodzi o te słabe punkty, zapewnia bardzo dużą przewagę i minibossy, jesteśmy w stanie bardzo szybko te minibossy zbijać, tak samo punkciki. Także jeżeli wydropiliście jako pierwszą broń albo drugą ten gniew króla burzy, to on zapewni wam bardzo dużą przewagę na każdego kolejnego tego króla burzy.
Jeżeli chodzi o build, którym testowałem tą broń, jest to build pod Pumę Kassandrę na Króla Burzy. Także po prostu postanowiłem, że raczej jak ktoś gra bazuką na zwykłych misjach, to nie robi stricte nastawionego buildu pod bazuki. Także takim buildem grałem i przejdźmy sobie teraz do testu tej broni na zwykłej misji 140 na Twin Peaksie. A jak ta broń spisuje się na normalnych misjach, też jest bardzo dobrze. Broń miałem na fizycznym żywiole i perkami pod Króla Burzy, ale i tak świetnie sobie radziła. Tutaj przykład gruchotacza 140 mocy na wodę, który zszedł bardzo szybko, co pokazuje moc tej bazuki. Obozy średnie i mniejsze schodzą na dwa ulepszone strzały tej bazuki. Mgielne potwory, jak wejdzie krytyk, schodzą na hita. Więc broń naprawdę rewelacja, świetnie się gra na misjach. Jedyny minus to mega szybko amunicja się kończy, trzeba co chwilę craftować nową amunicję, więc to jest dosyć spory minus dla niektórych, ale raczej jeżeli ktoś ma dużo mocy, tej amunicji nie będzie brakowało. Jeżeli chodzi o takie szybkie podsumowanie tej broni, broń rewelacja, bardzo dobrze działa na Królu Burzy, jak i na zwykłych misjach. Minusem jest to, że bardzo szybko zużywa amunicję, ale kto by zwracał na to uwagę, jak tutaj mamy tak dobry damage w jeden cel, jak i obszarowe obrażenia. Na jakieś obozy, duże grupy pustaków, na gruchotacze, można sobie tak naprawdę wybrać na tej bazuce, jak gramy. Możemy uderzyć zwykłym atakiem, na jakiegoś gruchotacza, który nam rozwala bazę, albo po prostu obszarowym, na jakieś duże grupy pustaków. Więc mamy tutaj bardzo fajny wybór, jak chcemy zastosować tą broń. Obrażenia są bardzo dobre, są to obrażenia największe ze wszystkich bazów, także jak najbardziej polecam sobie ją zdobyć, tak jak każdą inną broń mityczną. I to by było na tyle w tym teście, także dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli się podobało, zostawcie łapeczkę w górę, suba na kanale i trzymajcie się do kolejnych materiałów.